Hej, cześć, witajcie, z tej strony wasze ulubione masło, a dzisiaj mamy takiego pacjenta. Jest to stary komputer, który mam nadzieję, że uda nam się w dzisiejszym materiale naprawić. Jest to, jak sami widzicie, dość stary komputer, ale myślę, że sobie z tym poradzimy, damy radę go uruchomić, dać mu nowe życie. No i oczywiście potestujemy go i odpalimy jakieś klimatyczne gierki. Kamil powiedział, żeby wziąć kangur kakao. Tak, a Harry Potter pójdzie? Mam nadzieję, że pójdzie, no jak uruchomimy, to sprawdzimy, no. Więc mamy komputer, który jest stary, ale jest na pewno ciekawy. Tak samo ciekawy, jak stare czołgi w grze naszego dzisiejszego partnera. World of Tanks to darmowa gra free to play, która umożliwia wam zmierzyć się z graczami z całego świata właśnie w zabytkowych czołgach. Gra obchodzi swoje 10. urodziny i z tej okazji Wargaming przygotował dla nas szereg bonusów, dlatego jeżeli ty zdecydujesz się zarejestrować konto, linkiem w opisie z użyciem kodu TANKTASTIC możesz liczyć na zabytkowy czołg T-127, 500 sztuk złota i 7 dni premiuma. Generalnie rzecz biorąc, skąd mam taki komputer? Ten komputer dał mi mój kolega Andrzej, z którym nagrywam podcasty, część z was może go kojarzyć. Ogólnie rzecz biorąc, był to jego pierwszy komputer. To był pierwszy komputer Andrzeja, potem z tego co mówił, używała go jego mama i pewnego pięknego dnia komputer przestał się włączać. Więc no, na dobrą sprawę to może być kilka rzeczy. Mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać dzisiaj tą zagadkę, co to może być. Ja obstawiam zasilacz, bo to jest taka rzecz, która najczęściej pada w starych komputerach i warto ją wymienić. Mogło pójść przepięcie po prostu już do płyty głównej, no i nie będziemy w stanie odratować tego komputera. Ale zawsze można spróbować, więc ja bym tutaj obstawiał zasilacz. Dlatego najpierw sobie otworzymy tego dziada. O, CJ! O! Ile tu jest tego kurzu w ogóle? Ale będzie używane, kurde, sprężone powietrze. Na takie właśnie sytuacje Corsair podesłał mi jakiś czas temu zasilacz. 650 W, właśnie taki do reanimacji starszych komputerów. 650 W na pewno potrzebować nie będziemy, jest to dużo za dużo. Ale myślę, że będzie lepszy niż... Masz to, Kamil? Tak. To ja już chyba wiem, że to prawie na pewno jest wina zasilacza, jak to są jakieś chińskie znoczki. Dobra, wiecie co, ja najpierw podpinam tu wszystkie wtyczki z tego zasilatora. O, wow, tu nawet dodatkowa kieszeń na dyski jest. Co? Ciekawe, ciekawe. Tu i tu siup. I tu wyciągniemy jeszcze tą wtykę, która jest dla nas najważniejsza. Wywaliliśmy tą wielką wiąchę kabli. O. Widać? Widać, no. No. Omawiają, że informatyk to sobie nigdy rąk nie pobrudzi. Wiem, że najpierw powinniśmy na dobrą sprawę go wyczyścić, bo prawdopodobnie jak ruszy, to trochę kurzu ruszy, ale ja mam po prostu konkretne wątpliwości, czy ten komputer już po prostu nie jest totalnie spalony, więc dlatego to robimy. Jak widzicie, tutaj jest po prostu dodatkowa różnica we wtyczkach. Ta biała wtyczka po prostu jest starego typu, ale one są kompatybilne. Po prostu nie wpinamy tych czterech pinów, które są tutaj i to powinno nam zabanglać. Ta płyta nie ma dodatkowego 4- ani 8-pinowego złącza do zasilania procesora, więc praktycznie to jest, na tej jednej wiązce będziemy w stanie uruchomić płytę główną, oczywiście bez dysków póki co. Dobra, podpinamy prąd i modlimy się, żeby zadziałało, czy coś? Dobra, to tu wpinamy najpierw, teraz wciskamy guziola i... To działa! To żyje! Okej, okay. Ruszyły wentylatory. Nie słyszę speakera, żeby coś mówił. Znaczy piszczał, przepraszam. O! Odezwał się. Dobrze, o to chodziło. A... okej? Co wygląda na to, że miałem rację, że to jest zasilacz, skoro komputer w ogóle nic nie reagował. Super. Ja wiem, że myśmy robili komputer ze śmietnika nie tak dawno temu. Ten nie jest ze śmietnika, ale cholipka. Jak my to wydmuchamy, to ja nie wiem. W ogóle Kamil się pytał, co to jest taki za uchwyt tutaj wcześniej. Się zastanawiam, czy to nie jest jakiś uchwyt. Nie, moi drodzy. To jest kieszeń na dysk. Całkiem sprytne rozwiązanie. O kurde. Kamil, chodź tu. Co to jest za kożuch? Masz tutaj?
To jest piękne futerko. Ja nie no, patrz stary, jaki kołtun w ogóle. O matko. No dawno to nie było otwierane, ale fajne, bo można było sobie, zobaczcie, dyski wymieniać. Koniec. Ładnie, nie? Skoro wiemy, że nam zasilacz nie działa, to ja go może wyciągnę stąd najpierw i potem to przedmuchamy porządniej. Na pewno do utylizacji. Bomba. W ogóle patrz, jakie stare auto za tobą. Moje auto? Tak, obiecałem wam, że będzie filmik, zrobimy z Kamilem, obiecuję. Jeszcze nie wiem kiedy, ale zrobimy, jeszcze przed zimą by było dobrze. Nie? Póki jeździ. O! Dobra no. Jest dużo lepiej. Znaczy, spoko jest to, że z tego co widzę, to ten komputer obsługuje już SATA 2, więc od biedy byśmy tutaj mogli nawet jakiegoś SSD-ka władować. Czego chyba i tak nie będziemy robić, biorąc pod uwagę, że to będzie XPEC, to trochę jest przerost formy nad treścią. Zaraz te karty omówimy, bo to też jest troszeczkę ciekawa sprawa. Tu mamy też takie nietypowe chłodzenie. Z tego co już tam widzę pod spodem, to będzie to, zdaje się, procesor AMD, bo tak po kolorze widzę, czyli to będzie jakiś Athlon, Duron czy Sempron. Jak mówiłem, będziemy tutaj ładowali zasilacz Corsera, jednakże co warto odnotować, to to, że mamy tylko dwa złącza na takie stare Molexy. Może to być troszeczkę mało w przypadku starszych komputerów, bo no, ten zasilacz no, jest skierowany bardziej do nowych komputerów, więc tutaj już mamy więcej tych złącz nowego typu zasilających. No niemniej jednak na pewno można znaleźć dużo przejściówek z tych takich nowszych złącz zasilających na takie stare Molexy. Ale nie mówię tutaj o jakichś innych, broń Boże, przejściówkach z takich Molexów na przykład na zasilanie GPU. Nie, o tym nie mówię. Po prostu chodzi nam tutaj o zasilanie dysków, czy w tym wypadku napędów. Obecnie zrobimy to tak, że podłączymy tylko dwa dyski twarde, napędy póki co zostaną niepodłączone, a gdy będziemy potrzebowali napędu, no to na chwileczkę się przepniemy, żeby zainstalować jakieś gierki. Zresztą ja nawet nie wiem, czy te dwa dyski, które tutaj mamy, są sprawne, więc to jest zupełnie inna historia, ale na pewno warto sobie sprawdzić przed zakupem do jakiegoś starszego kompa, czy mamy wszystkie wymagające Molexy stare. A kto to? Kamil, czemu mi zakładasz swój kapelusz na głowę? Kamil? Pasuje mi kapelusz? Nie wiem, niech widzowie zadecydują, czy mi pasuje kapelusz. Piszcie w komentarzach. Generalnie tutaj mamy kartę graficzną, która ma już DVI, co jest spoko, ale mamy tutaj również kartę dźwiękową, która widzę również ma podłączenia do modemu, kartę internetową, prawdopodobnie, bo ta nie działa, przypuszczam, dlatego jest druga. I co ciekawe, mamy taki relikt w postaci karty telewizyjnej. To jest taki specyfik, za którego pomocą można było oglądać zwykłą telewizję analogową. No teraz jest to już nieużyteczne z tego względu, że no, telewizja analogowa już nie istnieje, mamy teraz telewizję cyfrową. Znaczy no mogłeś sobie nagrać na przykład film z telewizji i powycinać reklamy albo po prostu mieć nagrany. Tak zamiast na przykład na magnetowid nagrywać, no to mogłeś nagrywać na kompie. Mamy nowy zasilacz, mamy wyczyszczonego komputera, pierwsze uruchomienie. Miejmy nadzieję, że to był tylko zasilacz i że na przykład płyta główna, czy pikała coś wcześniej, ale... Serce zabiło mocniej? No troszkę. Moments later. No czekaj, damy analoga, zobaczymy. No, tutaj... Jest! Działa! O, okej, okay, czyli po prostu DVI coś, tak średniawka. Musisz teraz zrobić to, wiesz... Jej! O! Windows XP był. Nasz ulubiony? Czekaj, czekaj. Haha! Tak, możecie robić kolejne memy z takim moim ucieszonym. Tak, jest tutaj Windows XP i tak jeszcze dla jasności, zanim ktoś by się oburzył, mam pozwolenie od Andrzeja w razie czego, żeby tutaj no, coś porobić na tym systemie operacyjnym. To nie jest tak, że będziemy mu w plikach grzebać czy coś w ten deseń, po prostu żeby przeoszczędzić troszeczkę czasu i nie musieć instalować na nowo systemu i sterowników, pobawimy się Windowsem XP. Soon after. Jakby nam było zawsze mało problemów, musimy jechać do domu, bo klawiatura i myszka na USB nie działają out of the box. Nie wiem dlaczego, zwykle w XP-ku to działa, więc muszę pojechać po jakąś myszkę i klawiaturę na złącze PS2. Nie mam tutaj żadnej w studio. Jakby jakim cudem, Kamil? Przecież nieraz robiliśmy coś retro i już kurde, powinienem mieć takie rzeczy tutaj. Nie wiem, ja myślałem, że to jest wszystko.
Ale jednak czasem czegoś brakuje. No nie ma wszystkiego, jak widać. Dobra, chodź, jedziemy do domu. Przede wszystkim dobrego humoru to nie ma. Jak to nie ma dobrego humoru? A few minutes later. Mamy już działającą mysz i klawiaturę. Udało się zainstalować nawet takie na USB-ki, więc dobrze. No, tylko musieliśmy przeklikać klawiaturą z PS2, ale mniejsza z tym. Okej, więc mamy tutaj Athlona XP2000+, działającego na 1,7 GHz i 512 MB RAM-u. To całkiem spoko. Sprawdzimy jeszcze, jaką mamy kartę graficzną. GeForce 4200 Ti. Nice. Okej. No to ja myślę, że w takim razie możemy tutaj liczyć na jakieś konkretne grańsko. Kurde, GeForce 4 wyszedł w 2002 roku. Ale ten czas leci, Kamil. To chyba tak jak Harry Potter. No, to będzie coś ten czas. Ale biorąc pod uwagę, że Most Wanted jest z 2005, trochę zwątpiłem, czy damy radę tutaj uruchomić z Most Wanted'a. Myślę, Kangurek K.O. będzie działał, ale troszeczkę się obawiam o inne gry. No nic, zobaczymy. Ale to jest TI, to na pewno jest kolosal. Tak, TI to na pewno damy radę. Mamy tutaj kilka gier. Mamy GTA, które jest w wydaniu kolekcji klasyki. Polecam i pozdrawiam. Piotr Frączewski. Mamy oczy... Kurde, wstawki robię jak Linus i już zacząłem puszczać rzeczy. Mamy oczywiście Need for Speed'a Most Wanted, mojego ukochanego. Mua. I słuchajcie, mamy coś zgodnie z prośbą Kamila, Kangurka K.O. I kupiłem kiedyś tego Kangurka i nawet go nie odpakowałem. W sensie, bo to jakieś są wszystkie trzy wydania, bo miałem jeszcze osobną Kangurka 3 i 2, ale jedynki nie miałem i kupiłem wtedy takie i... Tanio. Tanio, tak, to było tanio. Co zrobiłeś? Podpadź się. Nie ma nic do chwalenia. Otworzyłem pudełko i jest puste. Teraz nam nikt nie uwierzy, ale... No naprawdę, nie wiem, gdzie jest ta płyta. Najchętniej kupowane gry komputerowe w Polsce. Teraz zobacz. Ja na tym wyrastałem, słuchaj. 2003, więc myślę, że karta graficzna nie będzie miała specjalnie problemów. A ty? Pa, 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 ram, pam, pam. Gdzie jest ten statek? No gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała? Popatrz, jak on się zwinnie rusza. Popatrz, jak to płynnie chodzi. No spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy. Stary, to jest lajtowo do przejścia. Można rozwalać skrzynki, zbiera się monety, zbiera się takie... Tak, to są dukaty. Dobrze. Są dukaty, masz rację. Masz prawdę, Kamil. Tak, zbieramy dukaty, potrzebujemy 3000 dukatów, albo spadaj, dla bossmana. 3000 dukatów, albo spadaj! Teraz sobie wyobraź takiego mnie, jak miałem 7 lat i miałem przeskok z takiego kwadratowego Need for Speed'a do czegoś takiego, stary. Jak ja tu zobaczyłem, kumasz to? 2003 rok. Oj, tak. Ciekawe, czy będzie działać lepiej niż na kompie ze śmieci? Pewnie, że tak. Ustawienia najwyższe. Stary, i to chodzi. Elegancko. No i to ja rozumiem. Ło, co tu się zadziało? Nie rozumiem dlaczego, ale... Kursor działa bardzo wolno. Co? No nic z Pottera, co bardzo mnie dziwi, bo Harry Potter jest dużo starszą grą, ale strasznie tego proca coś na stówę żyłuje. Open arenka, widzę, będzie śmigała totalnie. O tak. Panie, jak to śmiga pięknie. Patrz, widziałeś? Ale Quejasz tu śmiga pięknie na tej. Aaaa! I siup. Kurczę, działa. W sensie, to wychodzi na to, że ta karta ma DirectX 9? Okej. Cóż, no wygląda to spoko. Ojeju, troszeczkę przycina czasami.
Może przegiąłem faktycznie z tą rozdzielczością, ale wygląda na to, że jest grywalne, całkiem w porządku. Nie wygląda najpiękniej oczywiście, ale no. Ojoj, czasami przytnie, no. To już wydaje mi się, że jest pchanie tego GeForce 4 pomału do granicy jego możliwości na takie rozdzielczości. Ale kurde, fajne, że działa. Zadałem Kamilowi jedno, ale to zarąbiście ważne pytanie. Czy podłączamy ten komputer do internetu? I Kamil powiedział tak. Spróbujemy. Ogólnie mówiłem to już wiele razy, ale powiem to po raz kolejny. Windows XP plus podłączanie do internetu w dzisiejszych czasach to jest trochę kiepski pomysł, aczkolwiek zrobimy to w imię nauki. No patrz, zmasło wiek, zmasło Linux, zmasło ThinkPad, zmasło E8400, naprawdę. Hej, no dobra. W sensie niepokojące jest to, że już zbliżamy się do limitu RAMu, bo mamy tutaj 512 MB RAMu i reszta to jest swap. I no cóż, jakoś się to tam przesuwa, ale możemy wejść na moją stronę. Kurde, ja myślę, że zdecydowanie RAMu mamy za mało do takich zabaw, bo tutaj już bardzo niepokojąco nisko jesteśmy. Ale hej, moja strona się załadowała. Wygląda troszeczkę dziwnie i chodzi w sumie nie najlepiej, ale chodzi, tak? Więc spoko. WOTA pobrać to na wiele nam by się nie zdało, bo Windows XP nie jest już dawno wspierany, ale zobaczymy, czy chociaż się strona załaduje. Jak sami moi drodzy widzicie, udało nam się wskrzesić ten komputer. Gierki działają spoko. Przeglądanie internetu może nie jest najlepszym doświadczeniem, ale jestem pewny, że o wiele lepszym doświadczeniem będzie World of Tanks, które możecie zainstalować u siebie na komputerze, korzystając z linku w opisie. Pamiętajcie, że korzystając z kodu TANKTASTIC możecie otrzymać dodatkowe bonusy, o których mówiłem wcześniej. Z tego co w ogóle wiem, to w sierpniowej aktualizacji do World of Tanks dorzucono 6 polskich czołgów średnich. Więc jeżeli ktoś z Was jest fanem takiej tego typu motoryzacji, chyba można to tak nazwać, to naprawdę polecam zagrać. No i co? Nie pozostało mi nic innego jak z Wami się pożegnać. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.